Witam serdecznie. Pokażę Państwu dzisiaj taką rzadką dosyć chwilę, kiedy samica składa, uchypan cystrusa składa ikrę. Jak to się odbywa, już Państwu pokazuję, zaświecę tylko latareczkę. Samiec jest... zmniejszymy troszeczkę. O. Samiec jest, jak zwykle, w grocie, blokuje. Samica odwróciła się teraz pyskiem, tak jak widzicie tutaj Państwo. A teraz nie wiem, czy mi się uda to... A, o! I w tym momencie jest składana ikra. Taki rzadki ten i zaraz tej ikry tam będzie przybywać, bo widzę, jak samiec przekładał przed chwilą. Tam samica jak jest, to ten i samiec przekładał to wszystko i układa w kulkę. Jak widzicie, o tam już są pierwsze ziarna ikry u chypan cystrusa. O, widzicie? Samica dokłada ikrę. I mam nadzieję, że nakręcę ten moment, kiedy samiec poleje to wszystko mleczem. To będzie taka biała chmurka, ale zobaczymy, czy się uda. Dusił, dusił, aż wydusił. Nie wiem, zajrzę tutaj za chwilę, może to się uda, bo teraz widzę, że tak na hura. Ja niestety nie mam nigdy planu kręcenia jakiegoś filmu. Robię wszystkie te filmiki na żywioł. Więc to, co uda mi się nagrać, to jest po prostu taka chwila, którą uchwyciłem w akwarium. Tutaj pokażę Państwu jeszcze kapkę 66 z poprzedniego miotu. Dostały dzisiaj witalisa roślinnego dla zbrojników. Jak najbardziej sobie gdzieś tam na nim siadają i zaczynają go wcinać, więc jestem zadowolony. Jak widzicie, te małe pyszczki gdzieś tam krążą i coś tam się dzieje. Grudka takiego dużego witalisa, bo tu mówię, ja daję tego
1,2 mm na roślinnego i jak widzicie, mówię, młode sobie gdzieś tam cyku, pyku jedzą. A wczoraj przecież kręciłem dla Państwa film, że jeszcze miały te woreczki żółtkowe. No, a dzisiaj już normalna resorpcja się skończyła i normalne żerowanie, tak jak Pan Bóg przykazał, powinien być. A teraz spróbuję uchwycić już takie 3-miesięczne maluchy, które mam troszeczkę wyżej, ale już ich mało co zostało. Tak wyglądają już maluchy 3-miesięczne. 66, tak jak widać, tam gdzieś się chowa. A tutaj drugiemu gdzieś tylko płytewka wystaje. A tam gdzieś. Taki gigant. Tak więc mówię, fajne wychodzą po tej parze maluchy. No i cóż, zaraz zobaczymy, czy udało się już tam wydusić tą samicę. Cholera, spóźniłem się troszeczkę. Samica już została wyrzucona. Widzicie, pusty brzuszeczek. Przed chwilą dosłownie wyskoczyła, a samiec już przerzucił sobie o. I widzicie, już się opiekuje ikrą. Tak więc za kolejne 5 dni tutaj wylęgną się młode i przeniosę je do inkubatorów, by tam się chowały przez kolejne dni. Pozdrawiam, gruba ryba, kolejny film ogólnie instruktażowy o tym, skąd pochodzą zbrojniki, jak je hodować i z czym to jeść. Komuś się spodobało, zapraszam na kanał, zostawić suba oraz zapraszam na stronę sklepu Gruba Ryba Lublin na Facebooku. Pozdrawiam.